DC przyzwyczaiło mnie do tego, że robi dobre animacje, fajne, mroczne i ciekawe, więc kiedy tylko pojawiła się nowa, oczywiście, oczywiście, że tak, musiałem ją obejrzeć. Justice League Dark, bo oczywiście o tym filmie mowa, jak najbardziej wpisuje się w kanon filmów, animacji DC. Ponieważ mamy tutaj Bogu Ducha winnych ludzi, którzy płacą na co dzień podatki, są w porządku i nagle odbija im szajba. Coś się dzieje, zaczynają zabijać, rozjeżdżać, mordować, zabijają swoje dzieci, mężów, żony, kochanki i tak dalej. Nie wiadomo o co chodzi. A jak nie wiadomo o co chodzi, to Batman wie, że chodzi o jakieś czary, o magię, więc trzeba coś wykombinować, więc John Constantine. I tak naprawdę, bo mamy, gdzie tam pojawiają się przez chwilę i Superman, i Wonder Woman, i wszystkie te, powiedzmy, postacie, które znamy z Justice League, ale główny plan to oczywiście Batman oraz John Constantine. Ale spokojnie, w tym filmie dostajemy dużą dawkę tak naprawdę postaci, które znamy z komiksów, z innych rzeczy, ale nie z filmów. Bo pojawia się Orchid, pojawia się Zatanna, Boston, Etrigan, Destiny, Merlin, Felix Faust i The Swamp Thing. Między innymi oczywiście. Swamp Thing! You dare threaten the green. Draga Malefic. Draga Malefic. Więc tych postaci jest mnóstwo i fajnie, ponieważ to pokazuje, że w DC jest różnorodność. Oczywiście DC film, a animacja są dwie różne sprawy. Jeżeli chodzi o animację, to jak najbardziej DC jest potęgą, góruje nad Marvelem, nie ma, w ogóle Marvel nie istnieje w tej materii, w tym aspekcie. Z filmami jest, jak dobrze wiecie, różnie, ale tutaj jest fajnie. Fabuła tak, jak najbardziej ciekawa, intrygująca, dzieją się bardzo fajne rzeczy. Ciężko się jest oderwać naprawdę od telewizora, monitora, w zależności czy oglądacie na DVD, Blu-rayu, czy na przykład na YouTubie za 10 euro za wyświetlenie. I to jest dobrze zrobione. Postacie tak, oczywiście, no to wiadomo, że jeżeli troszeczkę siedzicie w komiksach, a na pewno siedzicie, ponieważ jak wiecie, na moim kanale jest mnóstwo recenzji różnego rodzaju filmów o superbohaterach, to tak, to jest to, co Tygrys filmuje bardziej. Kreska fajna, jest mrok, leje się dużo krwi, więc tak, przy okazji tej recenzji nie piszcie mi, nie lubię jak ktoś mówi, że ta bajka nie jest dla dzieci. Bajki są z reguły dla dzieci. Możliwe, że są. Ale nie wmówicie mi, że dacie swojemu dziecku obejrzeć na przykład South Park i tak jest w tym przypadku. To jest bajka, to jest animacja, ale nie jest dla dzieci. Koniec, piłka, proszę tego tematu nie kontynuować. Wracając do postaci, które są w filmie, mnóstwo z nich kojarzy. Wiadomo, John Constantine, Etrigan, Zatanna, Merlin, oni tam się gdzieś już wszyscy przewijali wcześniej i fajnie, ale dobrze też, że pokazują, że są jeszcze nowe, są ciągle inne możliwości, jest więcej, więcej, a nie tylko, no jak powiedzmy w przypadku filmów Marvela, gdzie ciągle mamy tych samych i nowych bohaterów mamy wprowadzanych stosunkowo powoli, stosunkowo bezpiecznie, żeby nic się nie działo. Tutaj, a czemu nie, poszliśmy na całość i dajemy. I z tego słynie DC. I chwała im za to. Film otrzymuje ode mnie 7 na 10. I tak, jeżeli lubicie, jeżeli na przykład pamiętacie Batman Under the Red Hood, Batman, Superman, Apocalypse, Doom i tak dalej, jeżeli wiecie o co chodzi, jeżeli pamiętacie te fajne, klasyczne już, trzeba było tak powiedzieć, animacje, to jak najbardziej obejrzyjcie sobie Justice League Dark, bo już powtórzę, to jest to, co Tygryski lubią najbardziej, zrobione dobrze, rzetelnie, fajnie, fajna fabuła, fajnie zagrane, oczywiście podkład głosów aktorskich, tak. Nazwiska znamy już od i jeszcze dłużej, więc jest to dobrze, fajnie i mrocznie. A co tu dużo mówić, kto zna Batmana, kto zna Johna Constantine, wie jakiego rodzaju to są postacie. No. Czasami zło trzeba zwalczać mniejszym złem, tak jest w tym przypadku. Are you talking about magic? Then we have to find John Constantine. Więc obejrzyjcie ten film i dajcie mi znać, czy jest dobry. W ogóle dajcie mi znać, czy czasem coś ostatnio nie wyszło fajnego. Bo na ten film trafiłem przez przypadek. W ogóle on ma premierę swoją 7 lutego, czyli już za 3 dni. Mi się udało go po znajomości dorwać troszeczkę wcześniej. Chociaż tak patrzyłem przed chwilą, już na YouTubie jest. Można już za, tak jak mówiłem, za 9,99 chyba dolarów obejrzeć go. I może coś innego fajnego wyszło, może coś przegapiłem. Dajcie znać, bo akurat dobre animacje, w ogóle dobre filmy są zawsze w cenie. A z mojej strony to wszystko, dziękuję bardzo i widzimy się niedługo. Cześć!
Nie,